No cóż, teraz to już przystępujemy do części merytorycznej naszego spotkania. Jeszcze raz miło mi bardzo w naszym gronie powitać pana profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego Ireneusza Kojdera. Pan profesor jest neurochirurgiem, rodowity szczecinianin. Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego został chirurgiem mózgu. Studiował w Polsce, w Szczecinie, w Warszawie, ale i we Francji, w Uniwersytecie w Grenoble, ale także i w Sztokholmie, Budapeszcie i Rotterdamie. Jako pierwszy wprowadził na terenie Europy Środkowej modyfikację mikrooperacji tętniaków tętnicy podstawowej i technik neuronawigacji. Panie profesorze, cokolwiek to oznacza, zapraszamy tutaj z neuronawigacją w naszym mózgu. Od kilku lat pracuje nad neurokognitywistyką stosowaną, prowadząc kształcenie, edukację w tym zakresie w ramach programów unijnych oraz badania własne w oparciu o obserwacje mechanizmów poznawczych mózgu uszkodzonego onkologicznie. Szczególne zainteresowanie obejmuje pana profesora Móżdżek, jego rolę w budowaniu nazwanej przez siebie móżdżko pochodnej sekwencji czynności wyższych mózgu. Pan profesor na mnie patrzy, staram się jak mogę, panie profesorze. Człowiek między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Consulting Neurological Surgery Society w Stanach Zjednoczonych, jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych poświęconych metodom leczniczych chorób naczyniowych, nowotworów mózgów oraz innych prac związanych z medycyną. Mam ogromną przyjemność zaprosić pana profesora do wygłoszenia wykładu Człowiek w mózgu, mózg człowieka, jeśli dobrze zapamiętam. Zapraszam, panie profesorze. Proszę włączyć prezentację, gdzie jest klawisz. Pani dziekan mówiła o kimś, ale nie wiem, kto to przyjdzie widocznie. Bo tak nie, chyba nie. Nie, no panie profesorze, no po prostu humor tak, pana profesora nie opuszcza nigdy. Humor tego, który jest już właściwie tuż przed egzekucją. I w ramach ostatniego życzenia poprosił kufel piwa i z dużym pietyzmem zdmuchiwał pianę i kiedy kat zapytał dlaczego, czyżby nie lubił, on mówi z całego piwa najbardziej lubię pianę. To dlaczego zdmuchujesz? A on mówi, bo ona szkodzi na płuca. I chodzi o to, osobiście biorę Diklak i starcza mi na 4-5 dni i dzisiaj jest koniec właśnie, ale pani dziekan jest osobą, którą bardzo proszę o jakąś obecność, kiedy będę na katafalku, ponieważ myślę, że podniesie mnie wtedy też. Więc tak to się stało. Dziękuję pani dziekan. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Czuję się zaszczycony bez wątpienia. I to nie mówię pro forma, ale tak de facto jest. Bowiem przyjąć czyjś dar jest darem bez wątpienia nawet większym niż ten ofiarowany, bowiem jest to akceptacja i taka w sumie mojej osoby. Pod koniec i przy schyłku się zdarza, to jest tak, że być. Więc jako się rzekło, biorę ten Diklak i mam mówić o mózgu. A właściwie o mózgu to można mówić ja,
krótko i właściwie nic nie powiedzieć, albo dogłębnie nie kończyć mówić. Bo właściwie mówić o mózgu to jest mówić o wszystkim. Dlatego, że faktycznie wszystko albo pochodzi z naszego mózgu, albo jest przez nasz mózg percepowane. A więc właściwie o czymkolwiek byśmy nie mówili, to mówimy o jakiejś relacji tego czegoś z naszym mózgiem. Czyli de facto mówimy o mózgu. Brzmi strasznie, ale faktycznie tak jest. A więc człowiek w dużym stopniu to jest utożsamienie z jego mózgiem i to, że on istnieje w oglądzie innego człowieka, to jest fakt i wynika z faktu, iż istnieje on w innym mózgu również. Państwo pewnie, jak to się w ogóle zaczyna? Aha, to już jest. Do tego stopnia, że ja nawet nic nie widzę. Ale na razie, że drugi będzie ciemniejszy zaraz. A to może by zgasić światło, nie? Tylko nagrywane jest. Ale aha, kto jest nagrywane? Ja spróbuję, czy następny slajd będzie bardziej widoczny. Ja tylko poproszę o przeciemnienie. Ale... Przeciemnienie lepiej. Cofnijmy się do tamtego slajdu. A gdzie się... No dobrze. Otóż, proszę Państwa, z pewnych powodów, być może dlatego, że my akurat żyjemy i te powody są nam akurat przez nas doświadczane, ale faktem jest, że na pewno doświadczali Państwo bardzo licznych wystąpień różnego i rodzaju, ale wszystkie w okolicach tematyki cerebralnej. Dlaczego jest takie ogromne zainteresowanie mózgiem, nazwijmy w ogóle, ale teraz doświadczane przez nas? No, wymieniłem tutaj kilka powodów, które tam są na tej ilustracji, wśród których, o bardzo dziękuję, wśród których jest, no, wymienię krótko, estetyka, dominacja, zarządzanie, ekonomia, samopoznanie. I nie dlatego, że pierwszy, ale pierwszy ten faktycznie jest bardzo istotny powód, bo sami Państwo doskonale pewnie doceniają i oceniają to przede wszystkim, iż to tak elegancko jest mówić o mózgu. Mózg to jest pewien rodzaj, pewien narząd wewnętrzny, ale zupełnie inny niż inne, używając języka weterynaryjnego, podroby. To o mózgu, a to inaczej się od razu czuje, myśli, niż o wątrobie, nawet o sercu i tak dalej. Nawiasem mówiąc, serce i Arystotelesa zainteresowanie sercem ograniczyło, zahamowało o dobre 100 lat myślenie o mózgu. Więc dominacja, zarządzanie, ekonomia, mózg. Spotykałem bardzo wiele, kilkadziesiąt lat, mózg w takim obrazie, jak tu Państwo widzą, dane jest doświadczyć tego obrazu w sumie niewielu osobom, ale ze smutkiem stwierdzam, że te, które tego doświadczają, nie zawsze myślą i czują to, co powinny czuć. To jest mózg człowieka żywego w czasie operacji, bo odcięta jest kość i powłoki miękkie, opona twarda i ten mózg normalnie powinien, to być film, jak on się rusza zgodnie z oddechem i zgodnie z biciem serca. Jest to obraz jeden z najpiękniejszych poza właśnie kurzymi łapkami przy ukochanych oczach. Naprawdę jest to obraz bardzo wzruszający. No to tak się zastanawiałem, o czym, to nie jest autoreklama, tylko promocja, autopromocja się mieści. Myślałem długo, co powiedzieć Państwu w odpowiedzi na zaproszenie pani dziekan. I tak jak do tej pory powiedziałem, powiemy sobie o neuroanatomicznych podłożu świadomości, koncepcji funkcjonalnej mózgu. Te wszystkie
poszczególne piętra i funkcjonowania mózgu w sumie bardzo powierzchownie, bowiem mamy tylko parę dziesiąt minut. Mózg zbudowany z tkanki nerwowej, w której podstawowy składnik to komórki nerwowe, a ich podstawowe i główne, chociaż oprócz kory są jeszcze skupiska podkorowe w głębi, zwane jądrami podkorowymi. To kora zawiera gro tej tak zwanej substancji szarej, komórek nerwowych, które są umieszczone na ołtarzu, powiedzmy sobie, różnych bałwochwalczych spojrzeń. Bowiem, jak się później Państwu jeszcze powiem, niekoniecznie zasłużenie. Kora zbudowana z kilku warstw, w zależności od tego, w której części tego mózgowia jest stara kora, nowa kora, komórki nerwowe tam położone, generują, wytwarzają wypustki, którymi łączą się zarówno z sąsiednimi obszarami mózgu, jak też i z światem zewnętrznym. Te komórki, które łączą się ze światem zewnętrznym bezpośrednio poprzez poszczególne tam etapy drogi nerwowej, są nazywane ośrodkami pierwszorzędowymi. Czyli jak Państwo będziecie słyszeli, że mamy do czynienia z korą pierwszorzędową, to jest ten punkt, ta część kory mózgu, do której impuls w pierwszej kolejności z całego układu nerwowego dociera i jest to też ta część, z której ten impuls idzie na zewnątrz. Pozostała to jest kora kojarzeniowa. Kojarzeniowa w stosunku do tej pierwotnej. Mózg sam z siebie jest jest niewrażliwy na kłucie, cięcie, dotykanie, czego dowiedzieliśmy się już dawno, a teraz na nowo zaczynamy jeszcze się upewniać, bowiem stosujemy tak zwaną chirurgię wybudzeniową, w czasie której to procedury operacyjnej otwieramy czaszkę u uśpionego człowieka, a potem wybudzamy go i kiedy operujemy mózg, to pytamy go, co on czuje i prosimy, wydajemy polecenia wykonania takich czy innych ruchów, bowiem, i tu się zbliżam do punktu, który będzie w jakiś sposób cały czas dominował i obecny w mojej dalszej wypowiedzi, docieramy do tego punktu, którym jest nie do końca wszystko wiemy i to, co wiemy, że wiemy, nie jest takie, jak było jeszcze niedawno w rozumieniu. A więc, kiedy w atlasie spotykamy informację, iż ta część mózgu powoduje, iż mam paraliż, a ta część mózgu powoduje, iż przy jej uszkodzeniu, iż mam zaburzenia mowy, to kiedy okazuje się w konkretnym, indywidualnym przypadku, wycinamy tę część razem z nowotworem tam drzemiącym, nazwijmy tak, po operacji niekoniecznie tak jest, bowiem mózg ma taką fenomenalną zdolność, nie zero-jedynkowo, ale modyfikacji swojej i czynności, i nawet anatomiczno-czynnościowych struktur w sensie ich przeniesienia. A więc operujemy tam, gdzie jest według nas bezpiecznie, bowiem atlas i książki tego uczą, a tymczasem okazuje się, że to nie jest tak i do końca, i w ogóle.
W związku z tym, budząc takiego chorego, mamy pewność stuprocentową, że gdy wycinamy mu tę czy inną część mózgu, zapytawszy wcześniej o jak się czuje, bądź o to, aby wykonał taką czy inną czynność, okazuje się, że tam, gdzie powinna być reprezentacja dla ręki, dotykając, nie stwierdzamy u niego ubytku. I to jest warunek, to jest dowód, który jest naprawdę bardzo rzetelny. Nie elektryczny, nie teoretyczny, tylko taki. Stąd z tej chirurgii wybudzeniowej również utwierdzamy się w tym, iż mózg sam w sobie nie boli. To jest fenomen filozoficzny w sumie też, bowiem mózg nie ma predyspozycji do tego, nie ma przygotowania do tego, żeby czuć. To jest tak, jak nieadekwatny percept, można rzucić do, tak jak nieprzygotowany, nieadekwatny percept, na przykład okiem nie słyszymy, a uchem nie widzimy. Tak, mózgiem nie odbieramy żadnych impulsów zewnętrznych, bowiem nie mamy zakończeń recepcyjnych. Ból można odczuwać i ewaluować przez mózg pod warunkiem, że jest on przewiedziony do mózgu przez bodziec, przez percept, przez narząd adekwatny, jakim jest choćby zakończenie bólowe w ręce. I tak mózg sam z siebie nie, natomiast dzięki narządom zmysłów percepuje, ewaluuje i reaguje na wszystko, co jest wkoło. I pierwszym podstawowym takim perceptem to jest percept węchowy, który od dawna jest dobrze zlokalizowany, opisany i zdawałoby się, że wszystko jest przepięknie, a jak tu Państwo widzą, to nie do końca wszystko wiedzieliśmy i też to, co wiemy, nie jest oczywiście zakończone. Otóż mózg węchowy to ma zadanie, jak Państwo widzą, rozpoznawcze, a więc żywieniowe i ostrzegawcze, ale oprócz tego rozrodcze. W jaki sposób? Otóż stosunkowo niedawno, kilkadziesiąt lat temu, wykryto, to jest przegroda nosa, część, tu nie da rady, bo tak jak się robi, to tutaj jednak można cierpieć. Tam mogę to nie szkodzi. Otóż, no ale to dla pani dziekan będę pokazywał. Okej. Okay. Otóż przegroda nosa składa się z części kostnej i części chrzęstnej, ale wzdłuż niej, na samej górze, tuż pod czaszką, pod mózgoczaszką, znajdują się nitki węchowe i one przewodzą impulsację do opuszki węchowej i dalej pasmem węchowym do wiadomych miejsc. Ale oprócz tego wzdłuż całej przegrody do dołu biegnie nerw, który się nazywa nerwem lemieszowo-nosowym i kończy się tutaj zespołem komórek na samym dole, który jest nazywany narządem lemieszowo-nosowym i on przewodzi nieuświadamiane przez nas impulsy chemiopochodne, które mają charakter feronomiczny. To znaczy za pomocą tego nasz mózg nieświadomie dla nas wywołuje pewne stany zainteresowania, dobrostanu związanego z obecnością osoby seksualnie atrakcyjnej. Proszę bardzo, taka nowość, powiedzmy sobie. Drugim najbardziej znanym i omawianym i atrakcyjnym narządem jest narząd wzrokowy. I ten narząd, proszę Państwa, no, kiedy słabnie i na dobre słabnie, to ten fakt sprawia nam bardzo wiele kłopotów, zmartwień i tak dalej.
A jest to dodatkowo bardzo piękna ilustracja tego tajemniczego fenomenu, jakim jest powstawanie umysłu, powstawanie życia psychicznego. Fenomenu, który filozoficznie można by tak ująć. I o czym za chwilę. Otóż jeśli mówimy o widzeniu, to tutaj na schemacie nieudolnym, ale już nie kryję się ze swoją słabością, niezależnie od tego, proszę Państwa, że to nawet jest biblijnie przez świętego Pawła opisane, że w słabości się umacniam i tak dalej, takie się nią szczycę, to dlatego tam podpisałem na dole swoim podpisem ten rysunek. Faza optyczna, to jest oko, impuls świetlny wpada na dno oka, potem jest faza przewodzenia i impuls zamieniony w tym oku na impuls elektryczny leci, przewodzony jest do kory potylicznej i to jest faza przewodzeniowa, a potem jest faza korowa i w tej fazie korowej dzieją się niesamowite rzeczy. To jest znowuż schemat, tym razem bez podpisu. Część neuronalna. To jest dno i oka obok z nerwami, które z komórkami nerwowymi, które przetwarzają impuls optyczny na impuls nerwowy, potem przewodzenie, skrzyżowanie w tak zwanym skrzyżowaniu wzrokowym. I zaczyna się, proszę Państwa, pierwsze cudowne zjawisko. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, z fizyki doskonale wiemy, soczewka w oku jest dwuwypukła, czyli jest to soczewka, która skupia i odwraca obraz. Czyli odwracając obraz, tak odwrócony zespół sygnałów, tego nie będę dalej analizował, trafia do kory mózgowej, czyli do naszego korowego analizatora trafia obraz obrócony. Dlaczego my w swojej świadomości nie widzimy obrazu obróconego? I to jest pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, niby proste. Większe cuda są właśnie takie prościutkie niby. Otóż dzięki funkcji kojarzeniowej kory mózgu jest on kompilowany razem z impulsacją inną, impulsacją antygrawitacyjną, z czucia głębokiego i z nerwu ósmego, czyli statyczno-słuchowego i kojarzone jest to ta grupa informacji pierwsza, iż moja głowa jest ponad moimi stopami, moja głowa, mogę to jeszcze zweryfikować dotykowo, więc głowa drugiego człowieka również i dlatego jest w jakimś sensie przetwarzane, a więc negliżowane to zero-jedynkowe percepowanie obrazu odwróconego. Ale jedźmy dalej. No, taka tam mniej istotna, bo jedynie fizyczna i troszeczkę behawioralna, z całym szacunkiem dla humanistów. W korze mózgowej, kiedy impuls dociera do kory wzrokowej, czyli kory potylicznej, tutaj z tyłu, po przejściu przez całe mózgowie, w korze mózgowej pierwszorzędowej obraz jest odbierany i analizowany w czymś, co się nazywa kolumna korowa. To jest kilkaset, proszę Państwa, komórek ułożonych przez nawet parę tysięcy, przez całą grubość kory, która jest od 3 do 5 mm grubości i w takiej kolumnie korowej jest odbierany ten obraz, a następnie przez takie krótkie włókna kojarzeniowe
jest on przetwarzany w sąsiedztwie. I okazuje się, że analiza tego obrazu opiera się na tym, co potem zostało wykorzystane w telewizji, w przekazie obrazu matematycznym, przekazie. Nawiasem mówiąc, analizę matematyczno-fizyczną obrazu pod kątem, czy też dla celu przekazania telewizyjnego po raz pierwszy w świecie w okresie na początku XX wieku przeprowadził i dokonał pan o nazwisku Nitkow z Pomorza Zachodniego. Pruskie nazwiska miały takie Guckow, Nitkow, takie. Tak, nie, to jest charakterystyczne. Otóż to mamy pierwszy pomeranik albo szczeciniański taki wydźwięk i akcent. Będzie ich trochę więcej. Ten obraz w pierwszej kolejności polega na tym, że pobudzenia doznają komórki, które stanowią koalicję i jedne się specjalizują w tym, że pobudzają się w impulsacji na obraz, na przykład czerwony, kolor czerwony, inne na kwadratowy kształt, jeszcze inne na nieregularny kształt i tak dalej. Więc w sposób trudny do takiego zero-jedynkowego opisania. Stamtąd, czyli z potylicy, tutaj gdzie mamy na końcu korę pierwszorzędową i zaraz obok kory kojarzeniowe, impuls, pobudzenie następuje w obrębie tak zwanego sznura strumienia wzrokowego grzbietowego. To jest od tej potylicy do górnej części płata skroniowego, stamtąd do przedniej części płata ciemieniowego, a stąd aż do płata czołowego, do przodu. I po drodze mamy połączenie z pniem mózgu, w którym są takie jądra zawiadujące zwężeniem źrenicy. To jest jądro Westphala-Dingera i ten impuls lecąc tamtędy, użyję takiego troszeczkę batalistycznego może określenia, jest coraz bardziej wzbogacany przez pobudzenia, przez kolaterale coraz większej części mózgu i następnie, proszę Państwa, przez połączenie ze wzgórzem dodatkowo jest on uzdatniany, bowiem kiedy ten pierwszy impuls leci, nazwijmy tak, jest on jednocześnie konfrontowany z jądrem pobudzającym zwężenie źrenicy i wówczas my dostosowujemy i ruchy głowy, bo tam również inne ośrodki ludzie, i ostrość widzenia, także dzięki temu obraz natychmiast dostaje dodatkowych walorów jakościowych. Następnie drugi strumień, to jest strumień wzrokowy brzuszny i to jest strumień z pobudzeniem płata skroniowego, następnie długim pęczkiem zwanym pęczkiem łukowatym z dolną częścią płata czołowego, a po drodze między płatem skroniowym i płatem czołowym jest jeszcze wyspa. Taka część mózgu, która się nazywa wyspa, insula, i ta wyspa jest połączona z kręgiem zwanym kręgiem Papeza. I ten krąg Papeza to jest taka część środkowa mózgu, szereg struktur, przez które wchodzi do naszej pamięci i z naszej pamięci jest wybierany
szereg wszystkich czynności, które wszystkich również semantycznie istotnych elementów. I dzięki temu następuje konfrontacja tego obrazu z tym, co jest w mojej pamięci. W związku z czym strumień grzbietowy ogólnie można powiedzieć odpowiada nam na pytanie, gdzie widzę, a dolny, co widzę. I to jest ułamek sekundy, sekunda, dwie, takie pobudzenie mózgu. Ale to jest zaledwie początek. Zaledwie początek, proszę Państwa, tego, co się dzieje pod wpływem naszego impulsu wzrokowego, przy którym się tak zatrzymałem trochę dłużej. A więc mamy stymulację fotogenną, mamy kolumnę, która się pobudza, która pobudza inną koalicję, w ogóle więcej kolumn, aż w końcu ląduje w pobudzeniu praktycznie całego mózgowia, w której mamy konfrontację tego, co widzimy, gdzie widzimy, z tym, co znamy, z tym, co wywołuje u nas następnie stan, który filozofowie, fizjolodzy nazywają kwaliami. Określenie kwalia to jest określenie, które najprościej można redukcjonistycznie określić wrażenia. A więc to jest nasz świat. Jak Państwo patrzą na mnie, to każdy z Państwa dzięki konfrontacji genetycznej, dzięki wychowaniu, formacji i tak dalej, widzi inny obraz. Jeden z Państwa mówi, stoi jak sztywny, jak kołek, nie rusza się od tego mikrofonu. Komuś innemu przychodzi wrażenie porównawcze, że mój ojciec też nosił chusteczkę w tym. I tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, Państwo nie widzą tego, co jest, tylko widzą to, co Państwa umysł pokazuje. Innymi słowy, to wszystko tutaj to jest tyle, ile 100 osób, 100 światów, tak? Tak. 300 światów, dobrze. Każdy jest, każdy inny. A więc to jest efekt perceptu, bo to jest to, co jest obrabiane przez nasz umysł i w związku z tym, że on jest każdy inny, to różnie to może być. I tu mamy na przykład obraz pokazujący naszą kawę, którą zwykle pokazywałem tam studentom. I jednemu z Państwa się kojarzy, to powiedzmy sobie, siedzą panie elegantki tam gdzieś tam, tak? Komuś innemu ten obraz kojarzy się z kawą na plantacji. I właśnie, tu był jeszcze obraz, który opowiem. Siedzieli panowie i pili piwo w restauracji też przy kawie i przy tym do tego dodatkowo. I wtedy, jak pan doktor pamięta, mówiłem, moja sekretarka, którą pytałem, a co by pani pomyślała, widząc ten obraz, gdyby to był pani mąż, a gdyby to był mój mąż, to byłby to ostatni obraz, który widziałam. A więc to przesiedziliśmy bardzo powierzchownie i nieudolnie, czyli adekwatnie do mojej pozycji, bez kokieterii, tak de facto jest, percept wzrokowy, poprzedzając troszeczkę tym jeszcze Wenhoff. Czyli mamy kwestię perceptu, coś się zmieniło. Jest. Drugi fenomen, który jest przez nas wszystkich omawiany i Państwo też jesteście bombardowani, to jest neuroplastyczność. Neuroplastyczność to jest zdolność mózgu do przejmowania funkcji pełnionych przez obszary uszkodzone. A więc, co tu dużo mówić, tworzenie de novo tych komórek, które uległy uszkodzeniu.
I chcę Państwu powiedzieć, że twórcą neuroplastyczności, odkrywcą neuroplastyczności jest Polak o nazwisku Konorski, Jerzy Konorski, który w latach 50. ją opisał. Był nominowany do, to jest warszawski profesor, neurolog, który opisał ją i był nominowany do Nagrody Nobla i nie dostał tego Nobla. Dla jakiego powodu? Zawsze to przywołuję, ponieważ to jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla młodych ludzi i bez kokieterii faktycznie. Nie dostał tego Nobla, ponieważ w tłumaczeniu na język angielski językowych kilka było błędów. Dosłownie. I to wobec konkurencji i tak dalej coś było bardziej zrozumiałe i przyjęcie. Więc ta neuroplastyczność, proszę Państwa, która znana była do w sumie połowy ubiegłego wieku, a nasi niektórzy regionalni akademicy, neurolodzy jeszcze do dziś dnia prawie, że negują jej istnienie, polega na tym, że cały czas w naszym organizmie u tej mojej małej wnuczki 3-4-miesięcznej i u nas tworzą się nowe komórki nerwowe. Myśmy, świat dał Nagrodę Nobla 100 lat temu dwóm facetom z Kahalowi i Goldziemu za wykrycie komórek nerwowych. Dzięki zastosowaniu barwienia srebrem i tak dalej udało się to wyróżnicować. Dostali Nagrodę Nobla i teza Kahala polegała na tym, że komórki nerwowe powstają w organizmie w życiu płodowym i po urodzeniu jedynie zmniejszają swoją liczbę. Jedyne, co komórki mogą zrobić, i to ja jeszcze byłem uczony w latach 60. i 70. na studiach, natomiast teraz wiemy, że one się tworzą cały czas. Więc oczywiście per saldo więcej obumiera niż się tworzy, ale tworzą się cały czas. I to jest jeden z elementów neuroplastyczności, a drugi z elementów to jest tworzenie nowych połączeń. A więc plastyczność rozwojowa, to wiemy, i plastyczność naprawcza, i drugie w tym nowotworzeniu to jest plastyczność stymulowana. A więc niesamowite uzasadnienie i wsparcie dla rehabilitacji wszelkiego rodzaju, zwłaszcza tak zwanej właśnie neurorehabilitacji. Mechanizmy to wzrost rozgałęzień, tworzenie nowych synaps, zmiana specjalizacji komórek, neurogeneza, to jest właśnie neurogeneza. Z komórek macierzystych są dwa główne źródła, o czym za chwilę, z których tworzą się neurony, ale co jest jeszcze ciekawe, komórki glejowe, czyli tak zwane komórki białe, głównie gwiaździaki i skąpodrzewiaki, mogą ulec przekształceniu w komórki nerwowe. To też już zostało wykazane. Rozwojowa to jest wokół układu komór mózgu jest warstwa podwyściółkowa, z której tworzy się komórki protoneurony, które następnie dojrzewają i tak dalej, i tak dalej. I to się robi w rozwoju wczesnym. Natomiast jak następuje uraz typu udar, to z nabłonka węchowego i proszę Państwa, tutaj widzimy z opuszki węchowej i z takiego miejsca, które się nazywa warstwa ziarnista w zakręcie, warstwa ziarnista w zakręcie
przy hipokampalnym, przy wypłacie skroniowym, tam się właśnie one namnażają, powstają i tak dalej. W związku jednak z tym, że ta część mózgu, czyli układ przy hipokampie, w tej przyśrodkowej części płata skroniowego, jest najwrażliwsza z wszystkich części mózgowia na niedotlenienie, to w wieku trochę bardziej zaawansowanym, kiedy grubość i przepływ mózgowy maleje, to najbardziej cierpi ta warstwa, w związku z czym zarówno neuroneogeneza, tworzenie nowych komórek, jak i też, co nie będzie przedmiotem dzisiejszego spotkania, pamięć i zapamiętywanie, które się dokonuje tędy, jak wspomniałem, przez układ krąg Papeza, szwankuje i pozostaje tylko stara pamięć i stare nawyki, pamięć proceduralna. Natomiast cała nowa niestety szwankuje i nowych rzeczy nie zapamiętujemy, jeżeli ten obszar jest przez nas nieszanowany, a nieszanowanie to jest niestety właśnie głównie niedotlenienie. Szeroko rozumiane niedotlenienie przez małą podaż krwi przez wąskie naczynia lub małą zawartość tlenu w krwi, tak podane. Trzecia kwestia to jest aktywność lustrzana mózgu. To też jest odkrycie końca XX wieku. Pan Rizzolatti z Uniwersytetu w Parmie, razem ze swoją współpracownicą, tu się zachowuje dwoiście, bo po pierwsze powinienem bardziej ją pamiętać z nazwiska, bo ona jak przystało na pracownika pomocniczego naukowego tam dokonała tego odkrycia, a on jako szef skonsumował to. Dobrze, a z drugiej strony dwoiście, ponieważ nie pamiętam tak nazwiska. Bo jest ciągle jego figurowało tam, więc Rizzolatti w Parmie na początku wieku zaobserwował w mózgu naczelnych, a potem to oczywiście zostało rozbudowane na ludzi, czynność odzwierciedlającą albo, no proszę bardzo, lustrzaną w mózgu. Innymi słowy, rozbudowano, to tutaj akurat jest co do małpy, ale kiedy ja podnoszę rękę do góry, to w mózgach państwa, w miejscu, które u mnie jest pobudzane po to, żeby ta ręka się podniosła, następuje również pobudzenie. Tylko to pobudzenie u każdego z nas jest tak to przebiega. U każdego z nas następuje sekwencja pobudzeń. Więc jest tak, na widok pani dziekan, w moim mózgu tworzy się sekwencja wszystkich pobudzeń mięśni koniecznych do tego, żeby panią dziekan pocałować. To jest, proszę państwa, to jest... Ale drzwi. I ta sekwencja jest następnie przekazywana do wykonania w korze pierwszorzędowej, w miejscu przedruchowym ten obraz, mechanizm powstał. Jednak jeszcze bardziej do przodu, w kierunku bieguna płata czołowego, jest obszar, który się szeroko nazywany przedczołowy, który ma do dyspozycji ten model, ten mechanizm, ten schemat i wyda polecenie, że można to wykonać lub nie. A robi to poprzedzając impulsacją i porozumieniem ze strukturami głębszymi, w
których jest system, który się nazywa systemem kary i nagrody. I w tym systemie jest porównane zarówno razem z tą korą czołową, porównane skutki w kategoriach plusy, minusy. I dopiero po takiej konfrontacji następuje pobudzenie wykonawcze lub zahamowanie tego pobudzenia. Oba są aktywnościami czynnymi, oba są aktywne. No więc to, co ja teraz robię z ręką, u Państwa wykonywane jest tak samo w mózgu, bez tego wykonania. W związku z tym to się nazywa czynność lustrzana. Czynność lustrzana stanowi takie, powiedzmy sobie, zespół neurobiologicznych predykatów do tego, żeby następnie rozumieć i wczuwać się w antycypować postępowanie drugiego człowieka na podstawie pierwszych sygnałów, które on emituje. I dla naszej kultury to te obrazy, proszę Państwa, które tu są pokazane, są dwa skrajnie różne. I dla naszej kultury, bo w dalekiej Azji to jest pewnie trochę inaczej i tak dalej, ale ta róża kojarzy nam się nie z tym łysym facetem, który patrzy do nas, na nas tak, lecz z tym o pogodnym wyrazie twarzy na przykład. I tam obok vice versa kontynuując. To jest podstawą do tego, o czym za chwilę, do wytworzenia teorii umysłu. Teoria umysłu to też jest osiągnięcie przełomu wieków. Teoria umysłu to jest zespół, powiedzmy sobie, to jest moje wyobrażenie o zamyśleniu osoby, z którą się spotykamy. Więc ja mam moją teorię pani umysłu. Pani ma swoją teorię mojego umysłu. To tak mniej więcej działa. Teoria umysłu, proszę Państwa, to jest podstawa do tego, może jeszcze wcześniej zobaczymy, bo to tak zbieram. Teoria umysłu, to, proszę Państwa, została przez antropologów ulokowana w chronologii rozwoju filogenetycznego człowieka, czyli od tam człowiekokształtnych i tak dalej do teraz, czyli gatunku ludzkiego, najbliżej współczesności jako kamień milowy jego, naszego rozwoju, który do osiągnięcia, do spowodowania, który jest najbliżej nas czasowo położony. Innymi słowy, nie wielkość mózgu, nie wielkość czaszki, nie pozycja antygrawitacyjna pionowa, nie narzędzia, tylko teoria umysłu jest tym czynnikiem, który najbardziej sprzyja i najbardziej dynamiczny jest w rozwoju umysłu człowieka. Tak określili to antropolodzy na podstawie malunków naskalnych, bo malunki naskalne są przejawem utożsamiania się z drugim obiektem ożywionym w otoczeniu, czyli utożsamiania się, wyprzedzania, antycypowania tego działania. Państwo z pedagogiki wieku wczesnego znacie ten fenomen tej zabawy teatralnej dziećmi. Siedzą dzieci do trzeciego roku życia, to zwykle to się tak dokonuje i jest odgrywana scena. Przychodzi Basia i ma swoją lalkę, bawi się tą lalką i następnie chowa tę lalkę pod tam poduszkę czy gdzieś i wychodzi. Przychodzi Wojtek i bierze tę lalkę pod nieobecność Basi i chowa ją gdzie indziej. I dzieci, następnie Basia wraca i szuka tej lalki i dzieci
nie zdają sobie sprawy, są przeświadczone, że Basia oczywiście wie, że lalka jest gdzie indziej. Bo dzieci do trzeciego roku życia, to tak schematycznie, ale to się rozciąga, są symptomy, że to się dzieje już wcześniej i tak dalej. Bo dzieci zakładają, że to, co one widzą, jest jedyne, że nie ma drugiego umysłu, który jest niezależny od nich. I to jest znany fenomen pedagogiczny, to wiemy. I oczywiście krzyczą tam to, że tam gdzie jest lalka tu, lalka tam i tak dalej. Nie mogą zrozumieć, że Basia nie wie, gdzie jest lalka, skoro one wiedzą. To jest teoria umysłu i ta teoria umysłu, proszę Państwa, funkcjonuje od dawna. Ona została opisana, proszę bardzo. Jest podstawą do tego, żeby zwyciężać wojnę, bowiem wódz potrafi przewidzieć, potrafi wczuć się na podstawie jakichś wcześniejszych analogii i tak dalej. Te przecież awantury sejmowe, co potrafimy, co nie potrafimy, to Państwo są epatowani tymi różnymi rzeczami. Takie osiągnięcia, takie wynalazki, takie, proszę Państwa, czas. Czas, osobny, grupa zagadnień, które wszystkie na koniec podsumujemy. Proszę się nie martwić. To nie jest tak, na Radzie Wydziału wstaje młody i mówi stąd dotąd. Wstaje ktoś w starszym wieku, to mówi, potem dygresja, potem tak, tak, tak i mówi na końcu to, co chciał powiedzieć. I wstaje tak jak ja i to zaczyna tak, tak, tak i potem nie wie, gdzie on jest. Czas. Czas zewnętrzny, wewnętrzny, czucie czasu. I okazuje się, że czas, czucie czasu, czucie upływu czasu jest takim samym, a może najważniejszym rodzajem, narządem zmysłu. Zmysł czucia czasu jest najważniejszy, bo towarzyszy wszystkim innym. Zacznijmy od aspektu fizycznego, prymitywnego, fizycznego. Mamy naszego Einsteina, który opisał i ten obrazek też jest naszego autorstwa, gwoli informacji. Pamiętacie Państwo ten opis? Na wieży jechał tam tramwajem w tym Curychu do banku, bo tam siedział, liczył te pieniądze nie swoje i potem widział, jak na wieży dworcowej jest godzina 8 na przykład. Następnie doszedł do wniosku, że w miarę oddalania się tego tramwaju od tej wieży, gdy była 8 na wieży, to on nie widział godziny 8, to nie była de facto 8, tylko była 8 plus czas, jaki światło od tej wieży przebyło, czyli 8 plus tam kawałek T. I to wobec stałej, nazwijmy to fizycznie, jaką był czas, zostało wprowadzone jako element względności czasu. I teraz uważamy, że, ale zwróćcie Państwo, że to również jest względne, bo światło też oczywiście ma swoją wartość i ona nie jest wartością skończoną. My przyjmujemy dla wygody naszej, że światło to jest ta wartość, na której możemy się oprzeć. Aspekt fenomenologiczny upływu czasu. Tutaj to szereg różnych wrażeń związanych z słowem, z pojęciem czas, zapożyczone od dalego, ta ławka z tym zegarem takim i jeszcze inne i tak dalej. Jest to, widzą, prześlicznej uroty. Czas charakteryzuje się kontinuum, oczywiście, i towarzyszy każdemu naszemu perceptowi. Z drugiej strony, jak opisać
czas nie da się właściwie, nie da się inaczej, nie da się bezpośrednio, tak jak nie da się bezpośrednio spercepować ruchu powietrza. Tu w tym pomieszczeniu ruch powietrza się dokonuje cały czas. A najprościej jest to sobie porównać z wiatrem. Ruchu powietrza w wietrze nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Inaczej jak przez zmienne położenie elementów w otoczeniu. Tak samo my upływu czasu nie czujemy inaczej jak na zmienność w zakresie poszczególnych perceptów. Zmienność wzrokową, zmienność słuchową i tak dalej. W związku z tym jednak, że do każdego perceptu węchowego, prawda, już mówiłem wszystkich innych, dotykowego, potrzebny jest ten czas, to śmiem twierdzić, iż czas jest protozmysłem. Móżdżek jest strukturą położoną w tylnej części czaszki. Tu macie Państwo narysowaną sytuację, też film i się rusza, i tak, prawda? Z guzem móżdżku, chora ze sporym guzem móżdżku. Dobrze, po stronie lewej tutaj jak jest ta strzałka i tutaj jest operacja, chora jest operowana od tyłu, po lewej stronie jest metalowa szpatułka trochę odsuwająca móżdżek i wybierany jest tam z głębi ten. Móżdżek generuje impulsy, może inaczej, generuje aktywność elektryczną o charakterze sygnałów spontaniczną. Oprócz czynności wywołanej, reakcyjnej, również spontaniczną, spoczynkową, tak zwaną spontaniczną. Są dwa rodzaje komórek, komórki koszyczkowe i Purkiniego, które mają własny rytm i dzięki temu rytmowi ta konfrontacja z wydarzeniami, może zacznijmy od tego, co to jest rytm, tutaj widać. Rytm to jest impuls jakiś, jakaś zmiana i potem jest przerwa. Zmiana i przerwa. I to, że zmiana następuje, jest konfrontowane z zmianami w upływie, w fenomenie perceptów. Jak Państwo widzą, między każdym impulsem jest przerwa, ale ta przerwa jest, da się ją podzielić właśnie emocjonalnie, da się podzielić w zależności od tego, czy impuls był efektem, był powodem dobrostanu naszego, czy też powodem naszego cierpienia, na stosunek emocjonalny. I mamy po impulsie, następnie w zależności od pojawienia się, od oczekiwania na kolejny, mamy albo oczekiwanie pozytywne, albo oczekiwanie lękowe. Ale żeby to mogło nastąpić, bo to już o czasie powiedzieć, żeby to mogło nastąpić, to my musimy mieć zewaluowaną ten fenomen tego impulsu. Wszystko, co nas dotyczy, wywołuje w nas albo pozytywne nastawienie, albo negatywne nastawienie. A to jest efektem konfrontacji tego z naszym układem nagrody i kary. Natomiast wracając na chwilę do tego czasu, wszystkie fenomeny, wszystkie zjawiska, które związane są z koniecznością mieszczenia się w czasie, powiem językiem literackim, wywołują w różnych częściach naszego mózgowia impulsacje i piśmiennictwa na ten temat jest już coraz więcej i dotyczy ono wielu różnych miejsc w mózgu, ale najważniejsze to są miejsca
móżdżkowe. A więc móżdżek jest, nawet jego czynność nazywana jest timingiem. Móżdżek jest bardzo ściśle powiązany z poczuciem czasu, upływu czasu przez człowieka. Wracając do sprawy ewaluacji impulsu, czy ona jest przyczyną dobrostanu, czy też nocicepcji, no to muszę Państwu powiedzieć, że w XIX wieku móżdżek był postrzegany jako struktura, która zawiaduje równowagą między napięciem mięśni, poszczególnych mięśni, płynnością ruchu. Uszkodzenie móżdżku wiązało się z tym, że człowiek miał tak zwaną adiadochokinezę, czyli diadochokineza, kineza, równość z grecka, płynność. Jedna w cudowny sposób ten mięsień się kurczy, a ten się poluzowuje i to jest tak płynne, że jest możliwe takie płynne dzięki móżdżkowi. Jeżeli jest uszkodzony, to wówczas to nie jest płynne, bo jest zróżnicowanie czasowe impulsacji z tego mięśnia i z tego i jest ten słynny ruch taki adiadochokinetyczny. I tak było, równowaga również oczywiście, oczopląs, i tak było też do XX wieku i właściwie w drugiej połowie XX wieku. Nawet współcześni nam panowie, głównie Szmachman taki, wprowadzili to zasadnie, korzystając z faktu, iż móżdżek jest bazą dla timingu, wprowadzili to do wszystkich innych czynności nerwowych. Innymi słowy, ta harmonia i ta sekwencja wydarzeń dotyczy wszystkich naszych czynności. Zarówno czynności intelektualnych, emocjonalnych, hormonalnych, oczywiście z tą czynnością podstawową, podstawową motoryczną. I w związku z tym to móżdżek jest przyczyną tego, że my potrafimy odróżnić jedno wydarzenie od drugiego wydarzenia dzięki rozpoznaniu przerwy między nimi, w związku z czym nie mamy jednocześnie i miłości, i nienawiści. Jak to jest w schizofrenii na przykład, bo mamy tam ambitendencje, ambiwalencje i ambisentencje do wszystkich tych. To też u osób, które mają psychozę dwubiegunową z rozpadem osobowości, następuje to, co alegorycznie namalowane jest na tym, iż okręt kiwający się w obie strony, musiałby naraz kiwać się w ten sposób, że w jedną i w drugą, czyli rozpaść się. Czyli to jest ilustracyjne opisanie rozpadu osobowości. I jak się okazuje, dzięki obrazowym możliwościom obrazów i czynnościowych, ale i dobrych strukturalnych, okazuje się u ludzi, którzy mają kłopoty i słabości psychotyczne, występuje nie zero-jedynkowo, bo są tacy, którzy mają uszkodzenia móżdżku, zaniki i tak dalej, ale występuje właściwie prawie u wszystkich, czy u wszystkich uszkodzenie widziane w rezonansie magnetycznym i to jeszcze takie. Wracając do móżdżku, a więc mamy do czynienia dzięki móżdżkowi zrównoważoną sekwencyjność funkcji wszystkich, jako się rzekło, szczególnie to się da zaobserwować u ludzi, którzy ten móżdżek mają uszkodzony w sposób nagły, a więc trochę poudarowo, a przede wszystkim wskutek urazu przedniotylnego. I moja żona na przykład robiła ćwiczenia, podciągała się, upadła i uderzyła w potylicę i od tej pory jest inna, chociaż jest bardzo kobieca, więc właściwie codziennie jest inna. Na dobrą sprawę i codziennie nie wiem, z jakiego powodu spotka mnie słuszna krytyka. Nie wiem. Na chwilę cofnę się do tego jeszcze, co jest też taką konstatacją, uważam, atrakcyjną.
to jest właśnie przekrój strzałkowy przez mózg, odłożona jest i widoczna od części przyśrodkowej powierzchnia wewnętrzna prawej półkuli mózgu. Mamy naszą obręcz, czyli korę mózgową najbliżej środka położoną wokół spoidła wielkiego, to jest ACC. I potem mamy sytuację M na górze, to jest kora motoryczna, to ta, która wykona, jeżeli przedmotoryczna, czyli PM, która ma schemat w mojej głowie pocałowania pani dziekan i dopiero wtedy to zostanie przekazane do wspomnianego M do wykonawstwa, jeżeli PF, czyli przedfrontalna kora, po konsultacji z strukturami kary i nagrody uzna, że warto i należy, czy jakoś tak wykonać ten gest. To są wszystko, proszę Państwa, osiągnięcia nauki, które są umieszczane jako dowody, niektóre są przez nas traktowane prawie jako pewniki, czy prawa, używamy określenia prawa natury, dogmatyka i noetyka, to są właściwie dwa antonimy, ale one dominują. Znowuż w Świdwinie urodził się gość o nazwisku Virchow. Czy jest ze Świdwina Państwo? Świdwinie i on jest autorem opracowania pod tytułem O budowie komórkowej ciała ludzkiego i to jest uważane 1853 czy któryś publikacja, początek medycyny opartej na dowodach. Od tego czasu medycyna półtorej wieku czy prawie dwa podwoiła co najmniej długość życia ludzkiego, ale przestaje być coraz bardziej sztuką, jaką była do onegdaj, a staje się coraz bardziej nauką opartą na dowodach. To Państwo doświadczacie, idzie się do tak zwanego lekarza i się ma kontakt z nim, który już teraz poszedł dalej, bo jest zaangażowany w obsługę pozycji urzędników. A więc tam te recepty, zwolnienia, to, tamto i tak dalej, na chorego tyle, na spotkanie z nim w ramach sztuki. I nie, co jest? A, no czyli co to jest, są dogmaty i dowody uznane za niedyskusyjne, pewne poglądy, przekonania, uznania o mózgu i jego czynnościach. Znane były i są teraz. I to jest, Państwo wiecie, ten wspomniany Golgi i Cahal o tych komórkach, które już więcej się nie tworzą, a tymczasem one się tworzą. To był dogmat. To był dogmat, za który stawiało się dwóje i za który dostało się Nagrodę Nobla, czyli krótko mówiąc rodzaj czegoś, co nazywamy reper. W geodezji, czyli kawałek kołka metalowego w ścianie, który daje nam punkt odniesienia i on jest uznawany przez nas jako nieprzemieszczalny, a dzięki niemu mamy to. Bo bez dogmatu, bez uznania czegoś za dowód, mamy stan niepewności. Mamy stan niepewności i nie wiemy, na czym stoimy. Dlatego tak chętnie przypisujemy wielu rzeczom znaczenie dogmatyczne. Natomiast wiedza, prawdziwa wiedza, no, czyni w nas, proszę Państwa, właśnie spory niepokój również i tak dalej. I teraz powiedzmy sobie, obecnie jednym z dogmatów jest nauka oparta na dowodach, a dowody to są takie. Mamy guz w lewej płacie skroniowym usunięty i to już jest powietrze po operacji. Dobrze, chora nie powinna mówić, rozpoznawać i tak dalej. Proszę, film, ale po Państwo ufajcie, mówi i nie ma specjalnie zaburzeń. Mamy chorą
która ma guz w lewej okolicy tak zwanej stykowej. To jest zespół Gerstmana, nie liczy palców między innymi, nie liczy w ogóle i tak dalej. I proszę bardzo, rozpoznaje bardzo sprawnie. Tak samo było. Otóż następny dogmat to był ten o kahalu, neogeneza. Okazuje się, że nieprawda. Dalej, komórki nerwowe uważane za ołtarz i wszyscy mówiliśmy, że każdy z nas jest mądrzejszy wtedy, jak ma bardziej pofałdowaną korę mózgową. A tymczasem okazuje się, że komórki nerwowe, te, które są w korze mózgowej, to one de facto tylko generują czynność elektryczną, natomiast którędy ona przepłynie i z czym się połączy, to zależy od komórek glejowych. Komórki glejowe hamują tu, przepuszczają tam. Mało tego, komórki glejowe mogą się zamienić w komórki nerwowe. Innymi słowy, to są takie komórki nerwowe krowy na pastwisku, które natomiast w tych glejowych, i proszę sobie wyobrazić, gość, który się urodził na ulicy obecnie Tkackiej 22, nazywał się Karl Schleich, studiował medycynę z trudem, medycynę w Berlinie, ale głównie spotykał się między innymi z tym naszym Przybyszewskim, tam pod Czarnym Prosiakiem, tam taki był, była knajpa, pili, grali, on, Schleich miał świetny fortepian i tam pogrywał, a Przybyszewski odwiedzał go razem ze swoją Dagnę i tam jeszcze i tak dalej. No i pili ten absynt i to tak wiadomo też trochę powoduje. I Schleich stwierdził, to był chirurg, stwierdził, proszę Państwa, że fakt, iż struny się przyciska i wtedy one gorzej przewodzą, rozprzestrzeniają dźwięk, można by wykorzystać do jakiegoś przyciśnięcia nerwu i dzięki temu można by uzyskać gorszą funkcję, w związku z tym wprowadzić jakiś efekt znieczuleniowy. I tak też zrobił. Uszczygnął po bokach nerw, powodując kompresję, potem używał do tego kokainy i tak dalej. I uzyskał, wykrył znieczulenie przewodowe. I jeżeli tak, no to proszę Państwa, mógł zoperować na takim, o, przy takim audytorium chorego po raz pierwszy w znieczuleniu, nazwijmy to szeroko rozumianym, miejscowym. I co zrobił? No i teraz to też jest przyczynek dla psychologów i dla pedagogów. Siedzieli profesorowie, tak jak tutaj, zacni niemieccy oczywiście, prawda, ten. I on na zakończenie swego wykładu i demonstracji nastąpionej brawami i tak dalej, powiedział tak. Od tej pory trzeba powiedzieć jasno i dobitnie, że każdy, kto operuje bez tego znieczulenia, jest zbrodniarzem. I w tym momencie na kilkanaście, dziesiąt lat zahamowano rozwój tego znieczulenia, bo przecież oni natychmiast powiedzieli, że to i tak dalej, co mogli powiedzieć, to rozumiecie Państwo. Tak było ze Schleichem i on odkrył znaczenie komórek glejowych, tamto to była dygresja, odkrył znaczenie komórek glejowych i które dopiero teraz jako Amerykanie opisali jako tak zwany drugi mózg, co jest znane Państwu z literatury popularnej również. No mamy zasadę Heisenberga. Ja tutaj dalej nie będę szedł. Też podobno nie 1927 rok. Jak patrzę na jakiś przedmiot, obdarzam go i powoduję jakąś fotonowe pobudzenie, to on się zmienia, w związku z tym świat materialny, niepoznawalny, bo to i tak dalej. I proszę bardzo, Nagroda Nobla sprzed paru lat, Wineland i ten Aroche, Francuz i Amerykanin zrobili jakąś tam pułapkę jonową, dzięki której mogli zatrzymywać
przepływ i tego. Mamy następny dowód. Psycholodzy, proszę Państwa, to nie jest nauka oparta na dowodach, ale strasznie pretenduje do tego. A więc wymyślili metodę, która jest obiektywna, a jaką jest statystyka. A więc statystyka w psychologii, psycholog to jest człowiek, który poznaje mózg, ten indywidualny, ale stara się właściwie poznawać wszystkie mózgi. Statystyka poznaje wszystkie mózgi, czyli żadnego de facto, jakby. Niemniej jednak, proszę bardzo, psycholodzy, to proszę, wyniki matury z któregoś roku tutaj u nas w Polsce, z kilku przedmiotów wszystkich, to jest punkt, gdzie ten pik taki jest, to jest punkt zdawalność-niezdawalność, ten graniczny. I proszę, w ocenie pedagogów odbierających egzamin okazuje się, że nie jest to płynny punkt. Akurat w tym miejscu z dziwnych powodów, ale opartych na dowodach, to jest dowód, prawda? Akurat więcej ludzi zdaje tuż przed tym, gdzie miałoby, punktem, gdzie miałoby być pogrążonych w stan niezdawalności. Proszę zobaczyć, jak to jest. I to nie jest tak, że wtedy jest najwięcej. Nie, bo za tym nie ma tych, jest dziura taka. Więc następny dowód, który jest, nie powiem, że wart funta kłaków, ale tak z wszystkim, co powiedziałem do tej pory wcześniej, o tych perceptach, o mózgu i tak dalej, można powiedzieć, nie wyrzucając wszystkiego, nie posiłkując się nihilistyczną metodą, ale wyrabiając w sobie autonomiczny dystans, nie owczy, że tak powiem, zachwyt. Mówiliśmy, to są zagadnienia, o których mówiliśmy. W połowie XX wieku niejaki Snow opisał naukę. Ona tak była, tak istniała, ale od tego momentu, gdy to skategoryzował, nazywając to kulturą jedną i kulturą drugą, dwie kultury, empiryczna i aprioryczna. Nauki humanistyczne to nauki aprioryczne, a nauki empirystyczne to nauki doświadczalne, nauki oparte na dowodach. Od tego czasu ten podział niestety jest, no, skutkuje wielkim rozziewem. W związku z tym nauki oparte na dowodach są oprawiane przez, doszło do tego, przez empirystów zagłębionych w merkantylną punktozę, prowokującą malpraktis wydawniczą i tak dalej. Nie ma żadnego rozwoju nauki de facto, tylko są punkty. Punkty takie i tak dalej. A humaniści stoją w dystansie, jak on tutaj napisał niedawno pan Brockman, który został kopnięty właśnie przez humanistów i zajął się popularyzacją nauki. Humaniści, czarne owce, tradycyjni reakcjoniści, arbitrzy z drugiej ręki. No, mniejsza. To jest przykre, smutne, ale niestety nadal skutkuje, bo jeżeli inżynier nie ma humanistycznego oglądu tej zasadności, że tak powiem, budowy mostu tak, a nie inaczej, żeby on spełniał swoje zadanie nie tylko przenieść z kąta w kąt, tylko kulturotwórczy, to wówczas jest takim empiristą prymitywnym. Musi być coś, co wzajemnie się ogładza. Tak samo humaniści nie mogą sposobem chowu wsobnego analizować to, co wymyślili i porównując z tym, co wymyślił kto inny, bez oparcia o percept materialny otoczenia. W związku z tym pojawiła się teza o konieczności trzeciej kultury i to jest taki trochę między. I teraz te wszystkie dowody, proszę Państwa, to jeszcze chciałbym zilustrować, jeśli wolno, wydarzeniem prawdziwym, takim, które miało miejsce, które też już czytałem kiedyś Państwu, więc niektórzy z Państwa mogą to słyszeć, też o tym, jak to się ma nauka oparta na dowodach, w oparciu, nauka anatomii, w oparciu o to, jak jest. Bo ten mózg nie jest ze swoim ośrodkiem mowy, akurat tu i tylko tu i nic poza tym faktem się nie liczy i nie ma znaczenia. Otóż ma. Mam taki krótką historię jednej chorej.
chorej w otoczeniu. I ona brzmi tak. Kochał Basię. Ona lubiła go, ale pokochała Janka. Wszyscy troje wychowali się w jednym zaułku małego miasteczka na zachodnich Kresach. Przyjaźnili głęboko, razem wzrastając w spotkaniach, zabawie i szkole, którą skończyli. Ona wyszła za mąż za Jasia i została lekarzem. Wojtek wdział habit mnisi. Nadal pozostali w przyjaźni, pisali do siebie. Basia i Janek byli na święceniach i prymicji. Kiedy na świat przyszły dzieci, Wojtek przyjeżdżał chrzcić. Święta też czasem spędzali razem. Wojtek pojechał na studia do Rzymu. Basia z Jankiem i dziećmi polubili wycieczki nadmorskie, zwłaszcza do nieodległej miejscowości z plażą dla naturystów. Przyszła zła chwila. Basia zachorowała na nowotwór mózgu. Operacja, lampy, potem druga. Znajomy lekarz, kolega zrobił bardzo rozległą operację, uproszony, aby jak najdłużej żyła. Gasła szybko. Rychło też zaczęła zapadać w niemotę i otępienie bez kontaktu z otoczeniem. Guz rósł w centrach mowy. Janek z dziećmi umierali z żalu razem z nią. Gdyby nie opatrzne, złożone modlitewnie ręce Wojtka, postradaliby zmysły. Aż przyszedł czas ostatni. Wszyscy mówili, że Basia już nie cierpi, bo nie rozumie, patrząc tak przed siebie i nie reagując na otaczające osoby. Wtedy Wojtek uprosił u ojca przeora pozwolenie i przyjechał do kliniki. Wzięli ją razem do samochodu i pojechali na plażę. Ciepły był dzień i słońce chyliło się ku zachodowi, powlekając pastelą kolorów rozgrzany piasek. Basia leżała na noszach, nieprzytomna. Mówili do niej obaj o morzu z pianą na fali i piasku sypanym między palcami i tych wszystkich sprawach, aż zamykli się sami uciszeni wydłużającym się nieuchronnie cieniem wydmy. A wtedy z przymkniętych oczu Basi popłynęły dwie łzy po zabiedzonych cierpieniem policzkach i chwilę później serce spoczęło. A przecież guz zniszczył całkowicie w jej mózgu ośrodek mowy i jej rozumienia. Czy to dobry pan pozwolił jej zrozumieć chwilę, czy też anatomia myliła się. Tylko wiatr i mewy w nim i tych troje połączonych z dala od nauki opartej na dowodach. To a propos konkluzji w tym zakresie, to jest plaża wspomniana, dobrze? Proszę Państwa, nikt z nas nie staje się sam z siebie tym, kim jest. To jest nawiązanie do tych poprzednich i trochę do trzeciej kultury. Stajemy się dzięki spotkaniu z drugim człowiekiem, tak? I to spotkanie jest konfrontacją tego świata, tych kwaliów, które są wywoływane wskutek kontaktu z drugim człowiekiem oraz przetworzone przez genetyczne predyspozycje i przez pewne nawyki, starą pamięć, utradycjonalnienie wszystkiego, co percepujemy. W związku z tym jesteśmy skrzyżowaniem, jakby nie patrzeć, takiego spotkania z otoczeniem. I teraz, proszę Państwa, to spotkanie jest opisywane przez filozofów wielorako i wielorako nazywane. Faktem jednak jest, że spotykając się z drugim człowiekiem, mamy spotkanie dwóch, proszę Państwa, jakby tu nie patrzeć, sfer transcendentu. Mamy fenomen człowieka, jakim jest monada ludzka, niepoznawalna przez nikogo, wyłącznie z nim samym, oraz to, co ta monada emituje na zewnątrz. Jego wygląd, zapach, zachowanie w ramach percepowania przez tę drugą osobę i vice versa. W związku z tym spotkanie to jest wymiana tych dwóch transcendentów, w związku z czym pozwoliliśmy sobie tutaj określić ten termin tercjarna koncepcja spotkania, bo to ten element, ten trzeci element spotkania jest niezwykle istotny, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, panowie cały XIX, XVIII wiek, co robili? Pili samogon z Opuncji czy tam skądś, spadali z konia i tłukli się
cały czas mówi o Amerykanach. I to, co wytworzyli między sobą, proszę bardzo, zaowocowało wizytą na Księżycu. Dobrze? Więc to jest niezwykle istotne, mowa o tym spotkaniu. Proszę Państwa, superweniencja. Superweniencja jest takim fenomenem filozoficznym, ale również i oczywiście to jest efekt spotkania zbioru wyższego rzędu ze zbiorem niższego rzędu, wzajemnego spotkania. Innymi słowy, zbiór wyższego rzędu, jakim jest mój umysł, każe, czy też spotyka moje ciało jako zbiór niższego rzędu i wywołuje akt spożycia alkoholu i tym faktem zbiór niższego rzędu oddziaływuje następnie na moją umysłowość. W związku z tym dostosowanie dzięki teorii umysłu, dzięki superweniencji do otoczenia wywołuje fenomeny społeczno-osobowe. Matka, która jest zbiorem wyższego rzędu pod względem intelektualnym do dziecka, dostosowuje się do tego dziecka, żeby być lepiej zrozumianą, bo ma teorię umysłu tego dziecka i potrafi je w jakiś sposób zrozumieć. Mamy ultimatywne, no największe zstąpienie i dostosowanie się do widzenia przez człowieka w ramach syncata basis świętego w religii chrześcijańskiej. Zstąpienie Pana Jezusa, uczłowieczenie, tak aby był bardziej zrozumiały. Ale to wszystko są wymysły człowieka, częściowo oparte na dowodach, częściowo przez te dowody wywołane w mózgu. Nasz Kazimierz Wierzyński napisał taki wiersz, który tylko i wyłącznie tutaj skrótowo pokazuje. Wymyśliliśmy to wszystko i śmiejemy się z ludzi, którzy nie wymyślili nic, ale wierzą w inny początek i koniec i wiedzą, co mówią, gdy szepcą przed nocą: odpuść nam nasze winy. A więc mamy kres również i początek. Erikson, cytowany wielokrotnie i znany wielki neuropsycholog duńskiego pochodzenia, amerykański, opisał rozwój życia człowieka w tam 8 fazach. I proszę Państwa, ostatnio opisał rozpacz, rozgoryczenie, co po mnie zostaje. I to jest w kategoriach początek i kres. Natomiast nasza szczecińska, zachodniopomorska noblistka opracowała koncepcję bugajska, dodając kolejny okres życia osobniczo-społecznego w ramach jako integralność, mądrość. Początek, konstatując i zostawiając tę tezę, wybór należy do ciebie. W ramach nie co po mnie zostaje, tylko w czym ja zostaję. W czym zostaję, to nieważne. Nie chodzi o to, czy ta ulica będzie miała moje nazwisko. Ważne jest, że dzięki mnie ta ulica w ogóle została wybudowana, a to nieważne, że gdzieś będzie figurowało w związku z tym moje nazwisko. Ja w tym pozostanę. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo przepraszam za... Dziękujemy bardzo panu profesorowi za wcale niełatwy wykład, proszę państwa, prawda? Ale jeśli pan profesor będzie wyrazi zgodę, wykład jest streamingowany i będzie można go jeszcze odtworzyć również i w państwa miejscowości, w którym jesteście, jeśli wejdziecie na stronę SZUS-u Wydziału Humanistycznego. Pan profesor jest nam znany jako piękny, wspaniały humanista wśród medyków, no wszyscy medycy powinni być humanistami, ale znany i ceniony neurochirurg, humanista. I bardzo mu dziękuję za te podsumowania, które pokazane, jak bardzo ważne jest to nasze bycie
wspólne społeczeństwa, jak wiele się uczymy. I to nadzieję, którą pan profesor również nam wlał, że proszę państwa, cały czas te połączenia mózgowe się odnawiają i będziemy musimy nad tym pracować. Ale również i dziękuję za to i proszę, żebyście państwo mieli to na względzie, że nie zawsze to, na co patrzymy tak samo, wygląda dla was, każdego z nas, tak samo. Proszę państwa, w czerwcu jest egzamin, to mówię do studentów ŠUS-u. Pytania na pewno będą dotyczące tego wykładu, więc jednak trzeba, bo go będzie ponownie jeszcze odtworzyć i przesłuchać. Panie profesorze, zwyczaj naszym jest, że proszę o przyjęcie podziękowań na piśmie, takie na pamiątkę od nas, od Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora, ale także i od wszystkich z forum liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. A w odniesieniu do tego, że pamiętamy to, co było i to wykorzystujemy ten obraz, proszę uprzejmie książkę wspomnianej profesor Beaty Bugajskiej, pani doktor Ilony Kosi i doktor Seredyńskiej. Państwa praca, to, co przetrwa wspomnienia słuchaczy Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Humanistycznego naszego. Więc jeszcze raz dziękuję pięknie za ten wykład. Całusy będą potem, nie? Bo wspomniane. Trzykrotnie. Proszę państwa, czy są jeszcze, ja już podziękowałam, ale jeśli ktoś ma jakąś nieodpartą potrzebę zadania pytania panu profesorowi. Nie, bardziej dobrze, trudne to byłoby, panie profesorze. Tak, przerwa w tej chwili do godziny 12:15. Gości naszych zapraszam na kawę do sali 107.